Piątek mamy mówione, czyli DSF, Enfusion, a w sobotę Fight Exclusive Night, organizacja, która łączy MMA i K1. Mamy trochę pojedynków K1. No tak, no, możemy to nazywać K1, czy Cage K1, czy nie, nomenklatura? No, myślę, że tutaj nie ma specjalnie co przywiązywać. Przywiązywać wagi do tego, gdzie są walki toczone, ponieważ nie mamy uregulowanego tego, prawda? Więc nie musimy się bawić w jakieś tam prawne nieścisłości. Po prostu walka na zasadach K1. Niestety w klatce, ale za to w otwartym Polsacie część ta super ostatnia. W otwartym Polsacie będzie od północy. A to walki wieczoru pewnie. Mhm. Natomiast tak, mamy ciekawe walki w K1. Zresztą jak zwykle Federacja FEN te walki w K1 zestawia dość ciekawie. Raczej teraz już postawili na te kierunki polsko-polskie, czyli te kierunki, które ja najbardziej lubię. Bo nie ukrywam, że dla mnie walki polsko-polskie są o wiele ciekawsze niż walki Polaka z kimś z zagranicy. Znaczy ja, dla mnie zależy z kim jeszcze. No, dla ciebie to zależy z kim, a dla mnie zawsze polsko-polska jest po prostu ciekawsza. Rozpoczniemy od walki Adriana Błaszczyńskiego, zawodnika MMA ze Sportowego Zagłębia, który wywodzi się w ogóle z boksu. I on zawalczy z Alanem Kwiecińskim. No to chyba tutaj nie trzeba nikomu mówić, że organizacja raczej skupia się na promowaniu takich zawodników jak Alan Kwieciński, jak Paweł Trybała, Marcin Schroeder, no gdzieś tam znanych szerszemu gronu niż tylko fani sportu walki. No faktycznie, Polsat Sport Fight o 19 i Polsat Sport 20 i otwarty Polsat 0.20, czyli jednak nie ma Super Polsatu. A szkoda, bo też się ciekawe, tam na multiplexie się dzieją rzeczy. Zawsze to jednak dużo więcej ludzi ogląda. No nie, no otwarty Polsat to zdecydowanie więcej ludzi. No ale to już jest graveyard. Po północy. No tak. A w Super Polsacie było wtedy zawsze 22. No rzeczywiście, zgadza się. Błaszczyński, Kwieciński. Ciekawe zestawienie, wydaje się, że faworytem jest Alan Kwieciński, który gdzieś tam wraca po jakiejś kontuzji. No zobaczymy w jakiej dyspozycji. Powinien poradzić sobie z Adrianem. Czy przez low kicki? No Adriana szansa to oczywiście mocny cios. Zresztą popisał się takim ciosem, znokautował od Krzyśka Kułaka, to było na FEN 11. Jej, zapomniałem jaką miał ten chłopak. On miał 0-3 wtedy. No nie pamiętam, nie przypomnę sobie, a tam ciężki knockout wyłapał podopieczny Krzysztofa Kułaka. No tutaj wydaje się, że Kwieciński jest nieznacznym faworytem, chociaż jest sporo znaków zapytania dotyczących jego przede wszystkim zdrowia, bo ekipę ma bardzo mocną, jest z kim trenować. Maciek Sulęcki, ostatnio też spora ekipa bokserów, więc no Alan Kwieciński na pewno, jeżeli chodzi o to zaplecze, wydaje się mieć po prostu lepsze. No i druga walka w K1, walka taka dość niespodziewana, taki kolejny, no nie wiem jak to nazwać, show fight. No chyba show fight, bo to takie powiedzenie ukuł szef Fight Exclusive Night Paweł Jóźwiak. Rafał Korczak, reprezentant Polski IFMA, zawalczy z Marcinem Schroederem. No to jest też bardzo ciekawe. Walka w plusie z tego co widzę, czyli plus 9-5. Rafał Korczak bił się chociażby z Dawidem Mirkowskim. Ta walka w ogóle chyba była w 8-1, jak dobrze pamiętam, na Grandzie Pro. On startował w 8-6 chyba na IFMA-ch. Ciekawe, no Rafał podjął się wyzwania. Mają teraz, on trenuje w Uniku obecnie, mają Malczanowa. Jest sam trenerem w S4 na Mokotowie. Tam Marcin Tubura chwalił, mówił o nim, że bardzo dobrze tarczuje. Zobaczymy, no generalnie ciekawe też w jakiej formie jest Marcin Schroeder, bo dochodzą do mnie słuchy, że niezbyt dobrej. Marcin Schroeder już nie przypomina tego zawodnika, który dokontował Wojtka Jastrzębskiego na Mistrzostwach Polski K1. Ciężko jest, tak naprawdę ciężko jest składać faworytów. No faworytem wydaje się być Marcin Schroeder, który mimo wszystko jest solidnym kickbokserem. Jest cięższy, ale nie wiadomo tak naprawdę jak u niego z formą, bo on nie walczył od pamiętnej chyba gali w wakacje. Fenu. No które to były wakacje? Już nie mogę sobie przypomnieć. Byłem na tej gali, wtedy on walczył z Bizewskim, przegrał, a rewanż z Bizewskim i knockout potem jeszcze był, no faktycznie, to od knockoutu z Bizewskim, no, nie walczył. Rafał Korczak, no dla Rafała Korczaka jest to szansa pokazania się, pokazania swojego wachlarzu technik, on jest bardzo silny, no i jest zawodnikiem Muay Thai, więc no tutaj raczej się trzeba spodziewać tego, że będzie szukał kolan, niż jakichś akcji pięściarskich. Będziemy mieli też dwie walki o pas Fenu i to jest fajne, że Fen też robi 5x5. To jest super sprawa. Arek Wrzosek, Artur Bizewski. No to pojedynek też. Arek Wrzosek bardzo, że tak powiem, wielki rozwój na przestrzeni ostatnich lat.
co by nie powiedzieć. No ta ostatnia walka z Colinem George'em w Abu Dhabi, Dubaju, w Abu Dhabi? Chyba w Dubaju. Chyba w Dubaju, tak. Tam gdzie jest Burj Khalifa, to Dubaj. I no tam porażka przez nokaut. No ciekawe jak wróci po tym nokaucie Rafał, Arek Wrzosek, przepraszam. Tam też już się mówi o jakichś walkach na Grandzie Pro miesiąc później. Tam nawet były przymiarki do Dawida Żutaszka na tej gali. Zobaczymy, no Arek Wrzosek na pewno, że tak powiem, w moich oczach jest faworytem, bo Arka Wrzoska, no sympatyzuje z Arkiem Wrzoskiem, nie powiem, że nie, z racji tego, że po prostu chłopak robi mega postęp. On też, też do końca nie wiadomo, czy ta jego kariera potoczy się wokół K1, bo no, bardzo mocno naciska na niego Marcin Piwek, żeby podpisał kontrakt pięściarski. No Arek się niby wzbrania, że nie chce kontraktu na ileś lat, że chce też tworzyć walki w K1. No Artur Bizewski, no przede wszystkim on walczył sobie ten pas, walkę o pas, no nokautem na Marcinie Schroederze. Na pewno ma mocny cios. No warunkami fizycznymi to raczej będzie odbiegał od Arka Wrzoska, ale ciężko znaleźć kogoś, kto nie odbiega od Arka Wrzoska. Zobaczymy, no walka na pewno z tych ciekawych. Arek Wrzosek raczej nie słynie z nokautującego ciosu. Jak widzieliśmy w ostatniej walce, no da się go znokautować, on potrafi się zapomnieć w ataku. I myślę, że na to będzie liczył Artur Bizewski, naprawdę ciekawa walka. No i trzeba by nie powiedzieć, w tej chwili, w tej kategorii plus, bardzo mocne zestawienie polsko-polskie, tak na dobrą sprawę. Ja jestem ciekaw jak najbardziej tej walki, a jeszcze bardziej ciekawy jestem walki wieczoru. Czyli białoruskiego weterana mieszkającego w Polsce, Stanisława Zaniewskiego, który jest w rankingu chyba na pierwszym miejscu Łukasza, jak dobrze pamiętam. No i on zawalczy z Radkiem Paczuskim w walce o pas. Dla mnie osobiście Radek Paczuski jest najlepszym zawodnikiem polskim w tej wadze. Niedoścignionym. Dobrze, że konfrontuje się z innymi Polakami. No, powiem szczerze, że no nie widzę w tej chwili tego, żadnego zawodnika nie widzę. Myślę, że równowrzędną walkę dałby mu Dawid Kasperski, ale nie widzę, żeby to była walka wygrana przez Dawida. To byłaby dobra, trudna walka dla Radka. No i też tego się spodziewam, no tutaj, no, że Radek Paczuski jednak udowodni. Czy skończy Zaniewskiego? No ciężko powiedzieć, bo Radek też nie jest tym zawodnikiem, który gdzieś tam kończy. No, on męczył się z tym Brytyjczykiem kiedyś na Torbarze, na Fenie, w swoim debiucie. Zobaczymy, no. Dobrą sprawę zobaczymy, tyle można powiedzieć, że zobaczymy, tak? Raczej stawiam, że tutaj będzie przekonujące zwycięstwo Radka. Co to ciekawego, Fen... A Trypson Świątek miał być na tą galę? No jest. Jest. Znaczy miało być, bo Trypson chyba, nie? Tam Wizadło? No, no miało być Trypson Świątek na tą galę. No ale nie. Szkoda. Ma. Ale szkoda, no szkoda. Nie no, ale powiem Ci, że naprawdę, no ta karta walk fajna się zapowiadała, zwłaszcza z tym Trypsonem i ze Świątkiem. To byśmy na pewno chętnie obejrzeli. Mimo, że gdzieś tam ktoś mówi, że to jest mierne sportowo. A tam mierne sportowo. Kto nawet sport oglądał? To ten sport. Nie, ale faktycznie, no szkoda, że do tej walki nie dojdzie. Ja bym bardzo chętnie zobaczył. Kibicowałbym Omenowi, z racji, że znam go dłużej. I naprawdę, wiesz, lubię Omena, mimo że to 80 kilo, to... A ja bym kibicował Trypsonowi, bo oglądałem Warsaw Shores. Ja też oglądałem Warsaw Shores pierwszy sezon z Trypsonem. A ja 3,5 chyba, ale Trypson był tylko w pierwszym. Jeden, no, tylko tak. W jednym był. Pamiętam, że już wtedy były przymiarki do Fedu, żeby on poszedł, tylko że chyba była cena zaporowa. A i Mirek wziął go. Znaczy go wzięli wtedy z X-Cage'a te chłopaki, on w Toruniu w ogóle wtedy trenował, okay. Wierzchowy, wszystko. Zobaczymy, no. Zobaczymy. Trypson nie zawalczy dłużej, Omen zdjęty. I mamy Paczuski, Zaniewski, walka na szczycie 8-5. Na tym umownym szczycie, bo Zaniewski przewodzi tamtemu rankingowi. Radek jest drugi, więc liczę na zmianę Warte i wskoczenie na to miejsce, że powiem, najlepszego obecnie polskiego zawodnika. I to było na tyle, jeżeli chodzi o nasze szłuchowisko radiowe. No, to tyle. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Do usłyszenia, czy kto tam kiedy ogląda, czy dzień dobry, jeżeli kogoś obudzi ten głos. Pozdrawiam.